Archeologia. No i jesteśmy w sumie najbardziej oddalony punkt naszej wycieczki, 26,5 km. Round Tower. Jesteśmy na miejscu Donaghmore, tak się nazywa ta miejscowość. Tutaj w średniowieczu wzniesiono monaster, a pozostałością po tym monasterze jest ta wysoka na 26,5 metra. Zimne 26,5 km, a wieża ma 26,5 metra, jak przeczytałem. Zbieg okoliczności, a może cud. Round Tower, pozostałość po średniowiecznym monasterium. Ruiny kościoła i wokół cmentarz. Amirant Tower, 26,5 metra wysoka, średnica około 5 metrów. Nad wejściem przedstawienie ukrzyżowania, kamienne przedstawienie ukrzyżowania. Przebudowana w 1841 roku i w wyniku tej przebudowy zniknął szczyt wieży oraz okna, które znajdowały się na szczycie. 4 okna na każdą ze stron świata. I teraz, jak się tutaj dobrze przyjrzymy, to mamy więcej zabytków. Oczywiście jakich? Oczywiście kamiennych. Płyta nagrobna, późnośredniowieczna, z pięknymi zdobieniami. Piękne zdobienia w kształcie liści. Być może jest to innego rodzaju flora, ale jest to ze świata przyrody zdobienie. W okolicy bliskiej Round Tower, czyli dzwonnicy. Pamiętajmy, że dzwonnica, czyli dzwony, które biją na msze, przykościelne dzwony, to jest wynalazek irlandzkich mnichów. Indianie tu byli, resztki pióroposza zostawili. No i fajnie. Fasada południowa, jedyna fasada, która się zachowała. Zamku w Dalmą. Jego historia jest niejasna. Te wieże wystające przed lico muru, okrągłe, to jest XIV-XV wiek, ale zdaje się, że zamek jest starszy. Tu mamy skrzydło wschodnie. Zamek usytuowany na stromym wzniesieniu. A tam poniżej rzeka Boyne, dolina rzeki Boyne. I tam w oddali wieża kościelna, kolejne ruiny średniowiecznego kościoła. Należy przypuszczać, że 4 takie wieże na planie okrągłym w narożnikach się znajdowały. Zachowały się tylko 2, jak wiemy. Podziemie zamku zasypane, ale tutaj mamy piękne pozostałości sklepienia, sklepienie beczkowe. Nie wiem, czy tam będę wchodził, chyba nie. Piękne miejsce, dzikie, dawno odkryte, klatka schodowa. Troszkę może jest młodsza niż reszta zabudowy zamku. Tak się zachowała, jak widzimy, czyli niewiele. Właścicielem zamku był Tomasz Darcy. Spis włości, jego włości wykonane w 1640 roku mówi o tym, że posiadał on oprócz zamku kościół, sady, pola. Już nie pamiętam, co jeszcze posiadał. W każdym razie bogaty był. No i rok później Cromwell zrewidował to jego bogactwo. Zamek po najeździe Cromwella w 1641 roku zaczął od tego czasu popadać w ruinę. Wszystko zarośnięte, ale nie do nieprzebycia ta droga. Więc zobaczymy, co się wydarzy z tej strony. Otóż widok na wnętrze zamku, wielkie okna znajdujące się na drugiej kondygnacji. Tutaj mamy również różnego rodzaju mury. Być może to jest zabudowa przyzamkowa, być może późniejsze. Trudno powiedzieć. Regularne, prostokątne konstrukcje wyglądają jak kamienne mury. Być może jakieś stajnie dla koni albo pomieszczenia dodatkowe, gospodarcze. Trudno jednoznacznie ocenić. Kościół parafialny świętej Katarzyny, również zaliczany do włości Tomasza Darcy. Przypuszcza się, że te pozostałości są z XV-XVI wieku. No i tam jest takie tajemnicze wejście. Jeśli dobrze zrozumiałem, to powinny być swego rodzaju katakumby. Wejdziemy, zobaczymy, co to oznacza. Ściągnę okulary, bo kurde, ciemno tam jest. A proszę, jest również krypta, sklepienie beczkowe. To jest wejście, którym dostaliśmy się do środka. No i zobaczymy, co tutaj słychać. Proszę, są różne detale architektoniczne, między innymi z okien. Dziękujemy Ci, Billy Coldrick. Gdyby nie Ty, to by pewnie to wszystko było w 100 razy gorszym stanie. Proszę, drzwi wejściowe do kościoła świętej Katarzyny. Ościeża wykonane z piaskowca. Szczyt zachodni, tyle się zachowało. No, tu była nawa główna. Tu można przypuszczać, że to był kościół rodzinny. Prosto z kościoła, z nawy głównej, prowadziło wejście do katakumb, gdzie były grobowce rodzinne. Blisko miejsca zamieszkania. Bardzo ciekawe miejsce. Zrobiła się też ładna, słoneczna pogoda, o dziwo. Także żyć, nie umierać. Tak to się zwiedza zabytki w Irlandii, mniej więcej. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!